powstaje nowa grupa, grupa, która się będzie zajmowała sankcjonowaniem, tak to nazwijmy, boksu zawodowego, proboksu. W strukturach Polskiego Związku Bokserskiego, dobrze to rozumiem? Nie, Proboxing to jest spółka, która będzie wypełniała rolę promotora. To jest też organizator naszych eventów i ta spółka zajmie się promocją grupy zawodowej, która będzie z kolei nazywała się Suzuki Proboxing. No właśnie, i to wracamy do takiego meritum, bo do tej pory Suzuki zajmowało się promocją boksu olimpijskiego, miało swoich zawodników, którym pomagało finansowo i w promocji, a teraz dochodzą do tego walki zawodowe. Jak to się będzie? To jest taka naturalna kolej rzeczy. Mamy tą grupę Suzuki Top Team, czyli boks olimpijski, ją utrzymujemy dalej, no będziemy ją nieco rearanżować, no bo musimy tą grupę rearanżować, między innymi w taki sposób, aby część zawodników, którzy już zakładamy, że nie osiągną dużych sukcesów, to będziemy musieli pożegnać, natomiast mamy dosyć dużą grupę młodych zawodników, którym chcemy pomóc po to, żeby się rozwijali i osiągali kolejne sukcesy, natomiast ta rearanżacja tej grupy, którą teraz mamy, czyli Suzuki Top Team, również będzie polegała na tym, że będziemy realizowali pewien transfer zawodników, części zawodników do grupy Suzuki Pro Boxing i to będą zawodnicy, którzy będą również startowali na tych ringach zawodowych i będą pracowali z nami na podobnej zasadzie jak do tej pory Suzuki Top Team, czyli będą otrzymywali miesięczne wynagrodzenia, czyli będą otrzymywali pensję. Będą otrzymywali wsparcie logistyczne być może, albo jest to duże prawdopodobieństwo, że również wsparcie szkoleniowe. No i będą walczyli na ringach zawodowych, co nie wyklucza tego, że będą walczyli na ringach olimpijskich również. No właśnie, teraz się troszkę pozmieniały przepisy, a IBA na to zezwala, także jest szansa połączenia jakby tych dwóch funkcji. Jak Proboxing będzie pozyskiwało nowych zawodników, mówię teraz dla przeciwników? O przeciwnikach, którzy w tej chwili, czyli będzie sankcjonowanie normalnie na rynku, tak jak funkcjonują grupy zawodowe, tak? Tak, dokładnie tak. No będziemy starali się szukać w Polsce i szukać za granicą, będziemy starali się to robić racjonalnie, tak żeby te wchodzić, pozwalać tym chłopcom, czy ewentualnie kobietom, jeżeli zdecyduje się na taki krok, no żeby poznawali tą część tego boksu, tą zawodową część boksu bardzo powoli, racjonalnie, spokojnie, bez tutaj żadnych szaleństw, a później oczywiście, no jakby ten projekt ma też na celu zainspirowanie tych młodych ludzi, oni często tracą już w pewnym momencie motywację, to znaczy już coś osiągnęli w boksie olimpijskim, mają 4, 5, 8 tytułów mistrza Polski, byli na olimpiadzie lub nie, olimpiada jest co parę lat, więc to też jest dosyć długa perspektywa czasu, więc jakby ten projekt ma ich zainspirować do dalszej pracy, do tego, żeby widzieli jakieś światełko tunelu, po to, aby nie przestali trenować, aby wielu z nich myślało też o boksie zawodowym i czekało na jakąś decyzję też z naszej strony, bo mają do nas zaufanie. Także co do pozyskiwania, wracając do pozyskiwania zawodników, to będzie standardowa procedura pracy z rynkiem krajowym i z rynkiem zagranicznym. No właśnie, a czy dopuszczacie taką myśl jak współpraca z innymi promotorami, którzy do tej pory są na rynku? Mówię tutaj o zawodnikach boksu zawodowego. No myślę, że tak, to pewnie jest nieuniknione. No, trzeba się porozumiewać, trzeba się dogadywać, trzeba rozmawiać, nie można się zamykać, także to jest chyba normalna sytuacja. Będzie taka możliwość, że na przykład te grupy, które mają, łączy ich telewizja, tak to nazwijmy, żeby nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o anteny. Wasi zawodnicy, zarówno ich, będą mogli startować na galach. Myślę, że tak. Już tutaj część zawodników z boksu olimpijskiego dostało od związku, czy może nie zostali akredytowani na gale zawodowe przez Związek Polski Związek Bokserski, także to już jest jakiś taki zalążek współpracy. No i myślę, tak, no musimy podążać tym torem. W takim razie niecierpliwie czekamy na efekt. Bardzo dziękuję.